Dzień dobry Państwu. Jak już wspomniano, nazywam się Bogusz Kasowski. Za chwilę tutaj gdzieś opowiem trochę o sobie w kontekście tego, jak inwestuję, czy w jaki tam sposób doszedłem do tego, że jestem tutaj. Natomiast taka mała prośba, jeżeli bym gdzieś w dygresję uciekał, proszę mnie gdzieś sprowadzić na ziemię, bo to tak jest. Zacznę może od tego, jak przebiegała moja historia inwestycyjna, ponieważ jest trochę zakręcona. Nie jest to jakieś takie typowe przejście, ponieważ zawsze wiedziałem, że gdzieś tam pensje z etatu, zarabianie pieniędzy na etacie jest, no wiadomo, ograniczone w jakiś sposób. Zarówno i kwota, jak i późniejsze, w którymś momencie tak kończymy tą karierę zawodową i nadal trzeba z czegoś żyć, a no, ZUS jest jaki jest. Więc w 2007 roku mogę zacytować tutaj wręcz pana prezydenta. Zmieniłem pracę, znaczy w 2006 zmieniłem pracę, w 2007 wziąłem kredyt, kupiłem pierwsze mieszkanie na wynajem. Fajna rzecz. Następnie gdzieś tam przez jakiś czas odpuściłem, uważając, że no jest mieszkanie, jest fajnie. Natomiast w 2010 w moim portfelu się pojawiło drugie mieszkanie pod wynajem i już zaczynało być całkiem fajnie, bo już zaczął się ten kredyt gdzieś tam spinać. Po drugie udało mi się bez kredytu, więc tutaj dochody z tych mieszkań gdzieś tam się oczywiście spływają na konto. Jak się jakieś nadwyżki spotkają z resztą kwoty kredytu, no to będę kończył spłatę. No, 2007, mam kredyt na 20 lat, więc jeszcze 10 zostało. W 2012 gdzieś tak na poważnie się zacząłem interesować inwestowaniem, stwierdzając, że te dwa mieszkania to jednak jeszcze te wtedy 15 lat czekania, aż te zyski gdzieś tam zaczną spływać na moje konto, przynajmniej zgodnie z umową. Zacząłem czymś podobnym do Forexa, znaczy w opinii wielu ludzi, bo teraz już wiem, że tak nie jest, od piramid finansowych. Od różnych internetowych piramid finansowych. Tam przez pół roku mi się udało wykręcić nawet 7% na plusie, więc całkiem nie jest to taki zły wynik, natomiast to bardzo stresujące, oczywiście bardzo niebezpieczne. I nie mam pojęcia, jakbym miał to rozliczyć z podatku, prawdę mówiąc. Tam miałem bardzo drobną kwotę, bardzo symboliczną kwotę. To są w internecie takie, to są w internecie programy, które starają się pokazać, że są jakimiś inwestycyjnymi. Coś w rodzaju Amber Gold czy tego typu. Czy nie tak dawno było głośno Recyclix z polskiej piramidzie kolejnej, która opadła. A po prostu, no wiadomo, no to wypłaty są finansowane przez nowych członków, aczkolwiek jest cała społeczność, jest jakaś grupa ludzi, która z tego żyje, która jest w stanie funkcjonować, będąc uczestnikiem piramidy, nie twórcą, będąc uczestnikiem, jest w stanie całkiem dobre pieniądze z tego wyciągać już też, aczkolwiek to ma bardzo dużo wspólnego z hazardem, moim zdaniem, i dlatego gdzieś tam ktoś mi to pokazał ze znajomych i dlatego gdzieś tam zacząłem w to patrzeć. Ale tak jak mówię, to trwało około 6-7 miesięcy. Gdzieś tam się z tego wycofałem. Po prostu no, za dużo stresu, za dużo pracy, a i tak nigdy nie wiadomo, kiedy taka firma się zwinie. Znaczy firma, dobrze powiedziane, że to za dużo. Zacząłem też zabezpieczać trochę swój kapitał, kupując srebro fizyczne w postaci monet. Taka powiedzmy alternatywa gdzieś tam na krach. I kolejna rzecz, która przez wielu jest uważana za głupotę, założyłem sobie polisę inwestycyjną. Też rzecz bardzo dziwna, przez bardzo wielu uważana za błędne, natomiast ja osobiście uważam, podobnie jak z kredytem frankowym, bo kredyt mam w złotówkach, mimo że pierwszy bank mi proponował tylko frankowy, powiedziałem, że nie, ja jednak chcę w złotówkach. Polisa, mam w tej chwili wpłacone coś koło 20 tysięcy, wartość polisy jest 24, więc da się na tym zarabiać. Wiadomo, no nie przychodzi nic za darmo, trzeba gdzieś nad tym się pochylić, ale gdzieś tam ta polisa zarabia. 2013 zacząłem wchodzić na polską giełdę, sprawdzać tutaj, czy można na tym zarobić trochę pieniędzy. Rachunki cały czas mam, jak tak ostatnio podsumowałem, z miesiąc temu to nawet 130% na plusie zrobiłem. Przez te kilka lat, 4. Więc nie jest źle. 2014-2017, przez ostatnie lata, to jest przede wszystkim rozwój w inwestycjach alternatywnych. Kolekcjonerskie banknoty, alkohole, historyczne akcje, czy nawet Bitcoin gdzieś tam mi się w portfelu pojawił w jakiejś drobnej kwocie. W 2016 założyłem sobie bloga,
ekonomicznego, prywatny inwestor i wszedłem na Forex. Dlaczego wszedłem na Forex, skąd się tu wziąłem? Będę mówił jeszcze o tym w trakcie prezentacji, bo też jest tutaj przyczyna tego. Natomiast jestem tutaj, ponieważ brałem udział w konkursie XTB, live tradingu, gdzie przez te 2 tygodnie inwestowaliśmy prawdziwe środki na realnych kontach. I tak pokrótce wspomnę, że przez pierwszy tydzień zawarłem tylko 4 transakcje. Zgodnie z moją strategią na co dzień, którą stosuję, za chwilę też ją będę pokazywał, dało mi to 10-35% zysku i 11 miejsce na koniec pierwszego tygodnia. Pod nikiem BJK byłem. Pod jakim nikiem? BJK, od moich inicjałów. I w drugim tygodniu była część zasadnicza, się kończyła w czwartek i było wyłonienie finałowej 10. Na koniec części zasadniczej miałem już 16 transakcji na koncie, a mój zysk wynosił 10,74. 0,39% więcej, mimo że tuzin transakcji więcej zawarłem. Ale 10. miejsce, nie, no był mały pojedynek tutaj z jednym użytkowników, z użytkownikiem na spokojnie, właśnie odnośnie 10. miejsca. No cały dzień po prostu gdzieś tam się spieraliśmy. Miałem 8 transakcji zawarłem tego dnia w czwartek. To było 8 transakcji podczas walki o 10. miejsce. Natomiast podczas już finału już miałem kolejne 6 transakcji za sobą i efektem było to, że straciłem kolejne pieniądze. Znaczy straciłem pieniądze po prostu. I w ten sposób, ale skończyłem na 8. miejscu generalnie cały konkurs. Jeżeli chodzi o konkurs, tu jest fajna rzecz, którą widać, którą konkursy takie krótkoterminowe pokazują. Overtrading jest bardzo negatywny często dla nas. Bo gdybym został przy tych 4 transakcjach z pierwszego tygodnia, prawdopodobnie bym nie zakwalifikował się do finałowej 10, ale bym miał lepszy wynik. Tu oczywiście gdzieś tam te transakcje czwartkowe były, żeby się zakwalifikować do tej 10. Piątkowe były, żeby podkręcić trochę ten wynik, ale jak widać się to nie udało. Gdzieś tam też nie mogłem dla siebie znaleźć miejsca na rynku, co zresztą wynika z mojej strategii, że no zazwyczaj po prostu w taki piątek, jaki był wtedy podczas konkursu, ja bym nie zawarł żadnej transakcji. Jednak no wiadomo, ta chęć podpompowania, tego podkręcenia jeszcze tego wyniku gdzieś tam była, więc to jest fajne przeżycie. Fajnie pozwala też pokazać, jak poczuć i trochę inne emocje na rynku niż zazwyczaj. Absolutnie nie żałuję. No i też w sumie dzięki temu jestem tutaj. Chciałem się sprawdzić na tych samych warunkach co inni, ponieważ zazwyczaj jak się czyta o różnych wynikach, zarówno stratnych, jak i pozytywnych, to zawsze są to jakieś różnice w kapitale, w czasie i tak dalej. Natomiast tutaj mieliśmy wszystko ograniczone. Mieliśmy ten sam kapitał, mieliśmy ten sam czas, ten sam rynek. Natomiast jeżeli chodzi o moją strategię taką na co dzień, to ja preferuję przede wszystkim interwał godzinowy. Gdzieś tam wychodzę po wyższe i na mniejszych interwałach poszukuję punktów wejścia. Z dziennych interwałów najważniejszych wsparć i oporów poszukuję. Nie stosuję dużej liczby otwartych transakcji w jednym czasie. 2-3 to jest tak maksymalnie, co ja mam otwarte. Gdyż też jest to jakieś obciążenie tutaj psychiczne. I po prostu też uważam, że jest to bez sensu, ponieważ nie po to jestem na rynku, żeby się stresować, tylko po to, żeby zarabiać. Zaczynam od patrzenia na czysty wykres. Czy ja coś na tym wykresie widzę? Czy jest jakiś wyraźny ruch? Czy jest gdzieś jakaś konsolidacja fajna? Czy jakieś takie? I dopiero później sprawdzam kalendarz makro, bo na danych uważam, że dane mają bardzo duży wpływ, chociażby krótkoterminowy na rynek i fundamenty danego rynku. Znaczy przy walutach trochę mniej, natomiast jeżeli chodzi o fundamenty, to przede wszystkim indeksy i surowce. Jeżeli są, to tam są fundamenty, uważam za istotniejsze. Przy walutach te rynki są bardziej techniczne moim zdaniem. I one bardziej respektują różnego rodzaju poziomy, natomiast przy surowcach czy przy indeksach fundamenty odgrywają dużo większą rolę. I kalendarz makro również. Kalendarz makro na walutach jest tak naprawdę częścią, jest jakby wtórną reakcją na giełdę
czy na surowce danego kraju, jeżeli to jest kraj surowcowy typu Australia, typu Nowa Zelandia, typu Kanada. I później bardzo proste wskaźniki. Wsparcia, opory, takie najbardziej podstawowe, również z wyższych interwałów, rzadko kiedy z tygodniowych, najczęściej z dniówek. Psychologiczne poziomy, czyli wszystkie takie okrągłe poziomy, one też, jak z tego co ja widzę, to po prostu są respektowane przez rynek bardzo często. Nawet jeśli jest to przez chwilę, to jednak jest ten moment, w którym ten rynek potrafi się zawahać czy odwrócić. Bardzo proste poziomy FIBO, czy ewentualnie Ichimoku, gdzieś tam chmurki jako jakieś potwierdzenie. Natomiast nie szukam fal, nie liczę fal. Tak pokrótce wygląda moja strategia. Gdzieś średni czas trzymania pozycji to jest kilkanaście godzin. Może przejdę tutaj dalej, bo dzisiaj właśnie byśmy chciał skupić i pokazać, jak niestety w krótkim terminie, co większości Państwa pewnie nie będzie odpowiadać, ale jako uzupełnienie gdzieś strategii średnio czy długoterminowej, w jaki sposób wykorzystywać emocje, jaką jest strach na rynku. Bo rynek, jak wiemy, to jest strach i chciwość. I razem to jest rynek. I ten strach dotyczy wszystkich. Bo on dotyczy i dużych funduszy, i nas indywidualnych, i jakieś tutaj mniejsze firmy. Wszystkich ten strach dotyczy. Strach zarówno przed zajęciem pozycji, choć przy dużych już jest trochę mniejszy, gdzie tam wchodzą automaty. Natomiast jest strach przed stratą, który również dotyczy dużych graczy, bo nie oprogramują te automaty. Więc to też gdzieś dotyczy wszystkich na rynku i to właśnie można wykorzystać. I teraz tutaj usunąłem, co widzicie na tym wykresie? Złoto. Tak, złoto, tak. Interwał H1, usunąłem datę, żeby było łatwiej zgadnąć. Jestem tutaj, ta końcówka nas interesuje, tutaj. Tutaj widzimy bardzo fajny ruch, który później oczywiście został zanegowany, więc mieliśmy jakiś krótkotrwały, ale tak w sumie nie wiemy, o co chodzi, nie? A teraz? Oto jest powód tego ruchu. Atak tomahawkami wydany przez Trumpa, który miał miejsce w kwietniu tego roku. Czym to było spowodowane? Złoto jako surowiec, jako taki, prawda? Strach. Strach, że gdzieś tutaj mieliśmy bardzo odważną, bardzo masywną ingerencję amerykańską w Syrii, jakiej wcześniej nie było. Bo tomahawków od wojny w Iraku się nie używało, tak? No to jest 10 lat. Druga rzecz, ponownie złoto. Ten wystrzał. Brexit. Fantastyczny moment na złoto i to jest powód, dla którego ja wszedłem na rynek Forex. Bo kupiłem certyfikaty na złoto na giełdzie naszej, papierów wartościowych. Też z jakimś tam lewarem. O 6 rano było super, o 9, kiedy mogłem zamknąć, to już było troszkę gorzej z tym złotem, tak? Bo gdzieś tam ta pierwsza, to jest akurat na D1, tak? Ale mieliśmy już cofnięcie od tego szczytu tutaj. Więc... No tak, ale chodzi mi o to, że strach bardzo dobrze widać właśnie na złocie, aczkolwiek też nie zawsze też o tym będę mówił za chwilę. I przez to wszedłem na Forex, ponieważ chciałem wejść na rynek, w którym mogę funkcjonować, kiedy to się dzieje na żywo. Trzecia rzecz, znowu, wystrzał i cofnięcie. To już powinniście łatwo rozpoznać, bo to jest po Trumpie. Kiedy było, i tu jest najpiękniejsza rzecz, że strach jest chwilowy. Bo złoto zaczęło wystrzeliwać, to był ruch stopniowy, jak widać, nie był to jakiś mocny wystrzał i tak dalej, tylko to był ruch stopniowy, ponieważ ja byłem wtedy na rynku i co wiadomość, że Trump zdobył kolejny stan, złoto w górę. Clinton w dół, Trump w górę. I w ten sposób na zmianę, i tak było przez noc, dopóki nie było ostatnich wyników z Florydy, że Trump wygrał, bo Floryda jako ostatnia z takich większych stanów podała wyniki. I później się skończył strach, zaczęło się rozsądne myślenie, że tam, mimo że jakoś spoza systemu, nieprzewidywalny, to jednak jego pomysły na gospodarkę są dobre dla gospodarki. Dla obywateli do kitu, ale dla gospodarki, która napędza giełdę, która napędza waluty, jest dobre. I zaczął się tutaj ten spadek, prawda? I to jest najpiękniejszy przykład, jaki ja widzę dla strachu, że on jest impulsywny, on jest nieprzemyślany. On jest po prostu wręcz nielogiczny.
Bo ktoś, kto analizował program Trumpa, mógł od razu stwierdzić, facet obniży podatki, facet zwiększy inwestycje, bo chce naprawić całą infrastrukturę, więc po prostu napędzi rynek pracy, napędzi rynek surowcowy, napędzi zakupy, więc napędzi całe PKB. I w tym momencie, mimo że on został wybrany, to panika na rynku się pojawiła. I to jest właśnie clue, który ja staram się wykorzystywać, tak? Ponieważ zobaczcie tutaj. To jest francuski indeks i tu mamy po pierwszej turze wyborów we Francji prezydenckich, kiedy było, że Macron dostał 24%, tak jak miał w sondażach, ale PEN 21. Natomiast spójrzcie tutaj. Tu się pojawiały, chwilę przed wyborami, się pojawiły sondaże na korzyść Le Pen i już była reakcja rynku i to całkiem spora, bo 50 punktów na tej przestrzeni, tak? Wystrzał był olbrzymi, bo wystrzał był 100 punktów prawie, ale już strach przed samymi sondażami, bo tam zdaje się, we Francji są 3 czy 4 grupy sondażowe, takie istotne firmy, i one się, jedna z nich pokazała, że Le Pen dostanie więcej głosów. Nie to, że wygra, tylko że Le Pen dostanie więcej głosów. Ten ruch, gdyby Le Pen dostała około 25-30%, ten ruch byłby kontynuowany w dół. Ja jestem o tym przekonany. Bo było się pojawiło realne zagrożenie, że ona wygra w drugiej turze. Tutaj było potwierdzenie, że ona nie wygra, więc rynek też ruszył w górę i zaczął właśnie kupować sondaże. I im bliżej drugiej tury, tym ten wynik był coraz wyżej, aż w końcu na sam szczycie doszło do realizacji zysków, bo spełnił się scenariusz założony. To jest przykład, gdzie właśnie tego strachu nie było, bo wszyscy pociągnęli sondaże i słuchajcie, osiągnęliśmy nasz cel. Nasze założenie było, że Macron wygra, on wygrał. Zaczynamy realizację zysków. To jest moment, w którym ja przesiedziałem po prostu jeden i drugi dzień, znaczy noc, patrząc w ekran i nie wiedząc, co zrobić. Bo tego nie było w moim scenariuszu. Bo nie byłem w stanie, to znaczy to jest czas. Oczywiście jestem świadom, że indeks pracuje od godziny porannej, tak? Ja przesiedziałem w nocy na walutach, bo nie wiedziałem, jak będzie głęboka realizacja zysków. Bo zobaczcie, to jest wykres funt do jena na dzienny. I tu mamy Brexit po lewej stronie. Ten olbrzymi spadek ze 160 funtów na 120, na 130 parę. I on nigdy nie wrócił. Że wpływ Brexitu na gospodarkę, na wycenę funta był na tyle silny, że on nigdy nie wrócił, że w najlepszym momencie i w tej chwili jest na 145-147. A teraz druga rzecz. Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii też mamy spadek funta. To jest ta sama waluta, tylko tu jest już wykres godzinowy, no bo to było całkiem niedawno. I zobaczcie, tu mamy spadek o 210 czy 220 pipsów. I powrót jest już po kilku dniach. To za chwilę będę mówił, dlaczego tutaj jest ta różnica. Natomiast właśnie i w drugą stronę. Euro-dolar, wybór Trumpa. Dolar w dół. I to przez kilka dni, bo to jest też na wykres dzienny akurat. I powrót zajął mu pół roku. Gdzieś tam do poziomów, gdzieś tam tych podobnych, tak? No bo tutaj knot był dość duży tego dnia, natomiast jak widać do poziomu gdzieś tam 1,11 wróciliśmy dość szybko. Znaczy dość szybko, po 6 miesiącach właśnie, dość długo to trwało. Mimo że była taka euforia na akcjach. Więc jeżeli chodzi o wybór takiego wydarzenia, bo to są wydarzenia, to są generalnie krótkoterminowe jakieś inwestycje, ryzykowne jak wszystkie zresztą na rynku, ale są takie wydarzenia, które mają wpływ na świat, bądź bardzo silny wpływ na daną gospodarkę. To samo było widać na przykład po naszych wyborach w Polsce, jak nasza giełda zareagowała na zwycięstwo PiS-u, zarówno wybór Andrzeja Dudy, jak i później zwycięstwo PiS-u w wyborach parlamentarnych. Druga rzecz, to wybór instrumentu. Mamy 4 takie podstawowe instrumenty bezpieczne, które są właśnie w cenie, kiedy rynek się boi. Tak? Jest to złoto, srebro
trochę na ile to jest skorelowane ze złotem, a na ile to jest na zasadzie samodzielnego instrumentu, ciężko mi powiedzieć, bo korelacja jest bardzo silna. Jest to jen i jest to frank szwajcarski. Ale wybór instrumentu jest o tyle istotny, że tutaj proszę. To jest ten sam okres, to jest Brexit, tak? Tak, to jest Brexit. Na górze mamy złoto, na dole mamy funta. Jest spadek. Ale zobaczcie tutaj. To są wybory parlamentarne teraz. Mamy spadek na funcie, mamy spadek na złocie. Już tłumaczę dlaczego. Tutaj Brexit jest na tyle charakterystyczną cechą, że Unia Europejska jest jedną z czterech największych gospodarek świata i jest jednością. Wielka Brytania w tej gospodarce stanowi bardzo istotną część i Brexit dwie rzeczy. Po pierwsze, Unia zmniejsza swój potencjał gospodarczy, bo wychodzi z niej jedna z większych gospodarek, trzecia gospodarka Unii z niej wychodzi. I druga rzecz, zatrzęsło to całą Unią, całą przyszłością Unii. Czy Unia się nie rozpadnie, bo już ten pierwszy krok jest. I to właśnie dlatego była tutaj taka reakcja na złocie, a tutaj jej nie było, ponieważ wybory parlamentarne tak naprawdę wpływają tylko na... Bo Brexit już jest w cenie. A wybory parlamentarne wpływają tylko i wyłącznie na gospodarkę brytyjską. To jaki będzie Brexit? Zresztą w tej chwili na funcie, jak jeśli wiecie, to funt odbija się, ponieważ większy Brexit jest lepszy dla gospodarki. Bo oni będą łatwiej negocjować, będą mniej warunków stawiać i przez to mogą więcej ugrać. Bo przy twardym Brexicie, gdyby konserwatyści przegrali, byśmy prawdopodobnie mieli dalszy spadek funta, a nie odbicie na 140 chyba 6, które jest dzisiaj. Tak, 146 jest dzisiaj, bo to są, to akurat robiłem dzisiaj te screeny, czy wczoraj. Więc też jest rynek, właśnie pokazuje, że jest ten strach, a później on gdzieś wraca. Natomiast tutaj właśnie wybór instrumentu jest też istotny, na ile dane wydarzenie wpływa na świat, a ile tylko na daną gospodarkę. Bo wybory parlamentarne w Polsce no na świat nie wpłyną, ale na euro do złotówki już wpłyną, tak? W każdym razie chodzi mi o to, że wybór instrumentu musi też odzwierciedlać siłę danego wydarzenia. Bo w przypadku Francji to było fajnie, bo mieliśmy euro. Francja jest w strefie euro i potencjalna wygrana Le Pen osłabia euro jako takie, no bo jej poglądy są takie, a nie inne. Natomiast jeśli chodzi o minimalizację ryzyka, ja na takie sytuacje biorę jeden instrument, żeby się nie rozdrabniać, nie biegać z okiem po wykresach. Wybieram jeden instrument, na którym będę pracował i jeden kierunek. Nie zamierzam łapać swingów, korekt, ponieważ to jest korekty są nieprzewidywalne. Ogólny ruch w momencie strachu jest przewidywalny. Jest umocnienie się tych bezpiecznych aktywów, więc on jest przewidywalny. Natomiast kiedy będzie korekta tego, jak ona będzie duża, to jest praktycznie nie do przewidzenia. Ponieważ jeżeli będzie duży strach, bo wiadomo, ten strach napędza, tak? Kilka osób się przerazi, rynek ruszy w dół, wywali pierwsze stop lossy, ściągnie go jeszcze niżej, zaczną się dołączać inni, będą go ściągać niżej, ale w którym momencie to się zatrzyma, w którym momencie to odbije, na ile odbije, odbicia są różne w takich sytuacjach. Czasami są bardzo symboliczne, po 2-3 pipsy się pojawia zielona świeczka, wraca w dół. Czasami są pod 1/3 ruchu, a czasami po 2 godzinach już mamy sytuację poprzednią. Więc ja wybieram jeden kierunek zgodny ze strachem, zgodny z tym, co na umocnienie się bezpiecznych aktywów, o, w ten sposób powiem. I teraz tak, żeby wykorzystać strach, zakładamy przeciwne do prognoz i sondaży. Nawet jeżeli będą prognozy, że Le Pen wygra, to my możemy założyć, że ona przegra i wtedy też jest... No może nie jest to na tyle strach, ile jest to ulga. Natomiast jest to generalnie też strach przed stratą i ludzie będą odwracać pozycję. Mimo, że wtedy na przykład Le Pen miałaby wygrać, dla przykładu, to wiadomo, euro by spadało przed. Byłyby założenia, że euro będzie spadać. Ale jeśli by przegrała, euro odbije w górę na zasadzie euforii, na zasadzie właśnie strachu przed pogłębianiem się strat. Ludzie będą odwracać pozycję wtedy, wychodzić wcześniej przed stop lossami,
No i wywalą stop losy tych nieobecnych na rynku i gdzieś tam pociągną ten rynek i też to będzie na zasadzie strachu ciągnięte w górę. Więc to niekoniecznie zakładamy, że są fajne sondaże, a zakładamy źle. Mogą być złe sondaże i możemy przygotować się na dobry scenariusz. I tu również będzie największa różnica na tych bezpiecznych aktywach. Jak frank, jen, złoto, tudzież srebro. Tak? No mówię, Trump, Brexit, Le Pen to są najlepsze przykłady, to są przykłady z ostatnich 13 miesięcy. To są trzy sytuacje, znaczy Trump, Brexit i ostatnie wybory parlamentarne to są trzy sytuacje, które się wydarzyły w ostatnich 13 miesiącach i wywołały olbrzymi ruch na rynku, dający zarobić pieniądze. I tak jak mówię, 13 miesięcy to są 4 miesiące. Drugie, to są wyznaczenie istotnych wsparć i oporów na wybranym instrumencie, zarówno technicznych, jak i psychologicznych. Tu mamy euro-dolara przy Trumpie 1,09 i się zatrzymał knot. I była mała cofka, mała korekta. I dopiero następnego dnia poleciał w dół. Więc psychologiczne opory przy takich wydarzeniach, czy przy dużych ruchach, te psychologiczne granice, 1300 dolarów na złocie, 1100, 1200, one będą bardzo silnie reagować. Bo w tych miejscach ludzie mają powystawiane zlecenia. I stop lossy, i oczekujące w drugą stronę. Więc one będą bardzo silnie reagować. Niekoniecznie mogą, nie mówię, że zawsze zatrzymają. To wszystko zależy od tego, jaka jest skala tego strachu, który napędza ten ruch. Tutaj zatrzymały. Przy Trumpie zatrzymały i dopiero następnego dnia był dalszy spadek. Ale już mieliśmy korektę, już mieliśmy małe odbicie, już gdzieś było można się zacząć zastanawiać, jak to będzie dalej szło. Zwłaszcza, że następnego dnia, jak widać, był knocik powyżej, że gdzieś tam ten rynek na początku szedł w górę po otwarciu. Średni dzienny ruch danego instrumentu, który wybraliśmy. Tu uważam, że jest to no tyle istotne, że pozwala przewidzieć skalę ruchu w drugą stronę, bo możemy co najmniej 50% zakładać przy strachu. Bo 100 pipsów na jenie. Dużo? Mało? Tak normalnie, tak przeciętnie, prawda? Przy ostatnich wyborach parlamentarnych było ponad 200. Więc ktoś, kto założył 100 pipsów i miał gdzieś oczekujący trochę poniżej tego poziomu, był wygrany. Ja wchodzę z ręki. Ja nie wystawiam zleceń oczekujących, bo się boję zamieszania przed. Znaczy przy akurat wyborach parlamentarnych, przy wyborach na Trumpa, to akurat złoto ruszyło później, po pierwszych sondażach, po informacji o zamknięciu lokali, więc nie było tak źle. Natomiast potrafią być te, widać to było bardzo fajnie na tym wykresie francuskiego indeksu. Dzień przed mieliśmy spadki. Złoto dzień w piątek przed pierwszą turą poszło w górę. Więc gdzieś tutaj nie uważam, żeby zlecenia oczekujące miały tutaj sens. Jeżeli zlecenia obronne, to powyżej tego poziomu, od którego lecimy w dół. Ale na ile to wyznaczyć, to też jest ciężko, ponieważ to jest bardzo często szybka decyzja. Czy poniżej tego poziomu, czy później, jeżeli wchodzimy w ciągu już tego ruchu. Zresztą za chwilę tutaj prosty przykład, czy to zarabia. Jak mówię, na Brexicie ja normalnie spałem, miałem certyfikaty na GPW, więc tak bym nic nie zrobił. Więc teoretycznie, jakbym był na Forexie, to bym miał 6 nieprzespanych nocy, ale bym pewnie zarobił troszkę więcej niż tam chyba 25 czy 24% zrobiłem na Brexicie. Ale tu proszę, 5 nieprzespanych nocy przez ostatnie 9 miesięcy. Wybory prezydenckie, Holandia, gdzie były też duże szanse sondażowe jednego z biur sondażowych na rzecz prawicowej strony, które też mogły fajnie ruszyć euro, bo by wyznaczyły zagrożenie dla Francji, która była później. Bo też było właśnie, ten rok jest bardzo fajny pod tym względem, że mamy bardzo dużo fajnych sytuacji. Wybory prezydenckie, druga tura, gdzie też po prostu przesiedziałem patrząc na rynek. No i teraz wybory parlamentarne. Efekt. 3 noce przesiedziałem patrząc w monitor. A 2 noce po prostu pracowałem. Słucham? Nocą? Tak, większość nocy tak. Znaczy akurat po drugiej turze poszedłem spać koło 3 we Francji. W Holandii też tak koło 3 poszedłem, bo jednak zobaczyłem, że ten rynek też mi gdzieś tam nie widzę niczego na rynku, co by mi dało jakiś punkt wejścia. W sumie przez 2 noce zawałem 14 transakcji. Podczas Trumpa
to było 13 transakcji. To jest 13 transakcji. Każda z tych pozycji tutaj zawarta, to jest moment, w którym Trump zdobył kolejny stan. Każda zawarta transakcja to jest moment, w którym oni powiedzieli w CNN, że przyszły wiadomości, czy na Politico przeczytałem, że przyszły wiadomości ze stanu X, że Trump go zdobył. To jest 13 transakcji. Na przykład zobaczcie, tu mamy tą samą cenę, bardzo zbliżoną cenę otwarcia. Czyli gdzieś tu złapałem korektę, ponieważ taki był ruch na rynku. Trump zdobył stan, złoto w górę, przyszła Clinton w dół. Zamknięcie było właśnie przy różnych poziomach, przy oporach, które są na rynku. Przy psychologicznych, na przykład tutaj mam dwa zamknięcia w podobnym poziomie, bo 1280 dolarów jest takim poziomem dość psychologicznym, jeżeli chodzi o złoto. Tu widać, że mam respekt przed 1280. A te pozycje wcale nie były długie. No tu pierwsza, ta zielona, to jest 30 minut. Ta druga zielona to jest 10 minut. Tak. Tak, to taki trochę scalping, ponieważ przy Trumpie nie było tego wiadomo, czy on wygra. Bo gdybym ja otworzył 5 lotów na pierwszej pozycji, otworzył i bym zostawił do rana, bym zrobił dwa razy więcej. Tylko że ja nie wiedziałem, że tam wygra. Bo Trump dopiero w połowie nocy zaczął przejmować stany od Hillary Clinton i było dopiero w połowie nocy mniej więcej wiadomo, że coraz więcej tych niepewnych stanów ma. Tutaj to samo. Poziom też bardzo zbliżony, poziom 82, bo też krótkie małe przekroczenie tego poziomu dla mnie jest sygnałem, że on może się zaraz cofnąć. I proszę bardzo, tutaj jest. 82 tu zamknąłem, 83 praktycznie. O pierwszej 46, a następną otworzyłem 56 i już było 9 dolarów niżej. Nie łapałem ruchu w dół, tylko łapałem ruch z powrotem w górę. Bo mniej więcej tak to właśnie wychodziło. Tutaj na przykład też widać, że złapałem dokładnie ten sam poziom, 95. Widać jak jest, że tutaj już był take profit pod stricte, pod właśnie poziom 1300, który uważam za bardzo silny. I na przykład właśnie nie ruszałem, widać tutaj, zamknąłem przed 1300 i dopiero przy 1303 wszedłem znowu na rynek. Gdzie to tam też trochę czasu dzieliło, no niedużo. Ale bardzo ładnie, gładko przebiło akurat. Tu jest akurat to, że uznałem, to jest moja subiektywna ocena oczywiście, że w takiej sytuacji mamy powtórkę z Brexitu, gdzie jest ruch jednostronny de facto w dłuższym terminie i że gra jest warta świeczki, że to ryzyko, które ja poniosę na poziomie nawet przy tych 5 lotach, tak, no to jest kwestia nawet większy ruch, no to byłoby nawet 10 tysięcy straty, że mogę zarobić dużo więcej. Wszyscy gdzieś jakoś ryzykujemy. Ja tu wchodziłem z założeniem właśnie, że w okolicach 5-cyfrowej straty będę zamykał pozycję. Czy będzie to 9,5 tysiąca na minusie, czy będzie to 11 tysięcy, to jest gdzieś tam bez jakiegoś większego znaczenia, dokładna kwota. Tylko po prostu też wiadomo, no gdzieś tutaj rynek musi zareagować. Zobaczcie, że tu nie są wcale duże zyski, bo tu największy zysk jest na sam koniec, gdzie już miałem z czego oddawać. Gdzie już tutaj przetrzymałem 3 dolary, które mi dały 6 tysięcy. A tak to zobaczcie, 1800, 4000, 4000, 4000 z 5 lotów to wcale nie jest dużo. To jest naprawdę typowy scalping, ponieważ typowo na wiadomości, które napływały do mnie, wiadomo, gdzieś tam z jakimiś opóźnieniami to się działo, ale w połączeniu z tym, co ja widzę na wykresie, pozwoliło mi zająć pozycję, czasem krótszą. Tu mamy 20 minut, tu mamy kolejną pozycję 30 minut, kolejna to już jest 2 minuty. Więc ja też nawet i zyski ciąłem, bo te zyski są po prostu gdzieś tam pocięte, choć z drugiej strony właśnie widać, że tutaj no minutę później otworzyłem znowu, by po 6 minutach zamknąć na 2 dolary więcej. Ale po kolejnych 6 minutach byłem już 7 dolarów w dół, czyli to by było właśnie akurat jakieś około 10-11 tysięcy. Nie zajmowałem krótkich pozycji, ponieważ nie wiedziałem, jakie będą korekty. Bo wiedziałem, że korekty głębsze będą tylko w momencie, w którym Hillary Clinton zdobędzie albo stan, który jest za Trumpem w sondażach, albo stan swingujący. Trump natomiast miał reakcję na rynku również na swoje stany. Na zasadzie nie przegrał, jest niebezpiecznie. No, tutaj była trzecia, czwarta i później od 4:00 do 5:30 to było najdłużej, gdzieś tam majtało pod koniec. Ale też nie sięgnąłem szczytu, bo zamknąłem przy 1320. Dwa. I
dobiliśmy do 1330, czyli gdzieś tam nawet te 8 dolarów mi umknęło. Nie każdy róg złapałem, nie każdy dół złapałem. Tu właśnie widać, że dwie bardzo fajne korekty złapałem. Widać, że w tych samych momentach nawet zamykałem, bo to właśnie były te poziomy, które gdzieś tam miałem wyznaczone. To jest noc wyborcza, w której ja po prostu usiadłem i zacząłem wchodzić na rynek i z niego wychodzić. Z czego to jest bardzo specyficzne, ponieważ właśnie noc wyborcza w Stanach Zjednoczonych miała miejsce w tygodniu i te wyniki były na bieżąco, kiedy rynek był otwarty, tak? Tutaj 25 pipsów tylko z tego, no aczkolwiek to jest też specyfika instrumentu złota na FXTB. Ale druga rzecz, wybory parlamentarne to jest druga noc, kiedy zająłem pozycję. I biorąc pod uwagę specyfikę rynku, to była jedna pozycja. Dużo większa, bo w 20 lotach, aczkolwiek nie XTB nie podniosło depozytów, więc kosztowo to było podobnie, bardzo zbliżone. I to jest wykres minutowy. To jest wykres minutowy, na którym zapewne większość z nas nie pracuje. Ja zresztą też tylko w takich sytuacjach gdzieś tam mam otwarte te M1. Natomiast ten spadek tutaj, prawda? Jedna minuta, tak? O, no 3 funty, niedużo. Ja złapałem z tego ręcznie wchodząc, oglądając BBC, gdzie ładnie pokazali Big Bena wybijającego zegar i w tym momencie się pojawiły pierwsze sondaże, że konserwatyści jednak nie mają większości w parlamencie, czyli de facto przegrali te wybory. To jest 26 sekunda, w której wszedłem na rynek. Z ręki wejście, ponieważ na ile by to był... Tak, dokładnie, fluktuacja mogła... Dokładnie, a jeżeli byłoby wahnięcie, to jest niepotrzebne ryzyko jak dla mnie. To jest zwiększenie ryzyka, a biorąc pod uwagę fakt, że no, wchodzę powiedzmy większą pozycją, tak? No bo tu miałem 100 tysięcy. Tutaj widać, że zamykałem na pierwszej świecy zielonej, ale wrzuciłem 100 tysięcy w obie transakcje. W Trumpa 85, tutaj w niecałą stówkę w wybory parlamentarne. W 14 transakcjach 103 pipsy, które dały mi 98%. Na 5 nieprzespanych nocy to jest prawie 20 tysięcy na noc. Pracowałem w nocy większość swojego życia, więc nigdy takiej dniówki, tudzież nocki nie miałem. Natomiast oczywiście ja jestem świadom, że to jest ryzyko. Jest ryzyko, ale też są trochę większe zyski, bo mamy, jak zaczyna się ten ruch, jeżeli, mówię, jest rozpisany scenariusz, tak? Rozpisujemy sobie po prostu, tak? Wygrywa Le Pen. Euro rusza w dół. Wchodzimy. To nie jest na zasadzie takiej, Le Pen wygra i ja wchodzę od razu z automatu, klikam kup, sprzedaj. Kup, sprzedaj znaczy się. Tylko ja czekam też jeszcze, żeby rynek zaczął właśnie, żeby rynek zareagował we właściwy sposób. Dlatego po wyborach we Francji, po drugiej turze powinno być jak dla mnie też euforia. A nie realizacja zysków. I jeszcze powinni pociągnąć ten rynek w górę osoby, które właśnie czekały na drugą turę. Na zwycięstwo Macrona, że wtedy faktycznie trzeba doinwestować, bo jednak do końca Brexit i Trump pokazują, że te sondaże mogą się mylić. I mi tego zabrakło na rynku. Jak dla mnie. Stąd nie wchodziłem, ponieważ zresztą mówię, ja zakładam jeden scenariusz. Nie przygotowuję się ze scenariuszami 10. Bo to uważam, że też jest duże rozproszenie wtedy. Bo wtedy też szukamy trochę na siłę, no nie do końca ten scenariusz, ale ten wyszedł, to może tak. A tak, mam jeden. Le Pen dostaje więcej głosów w pierwszej turze, euro rusza w dół, to ja wchodzę na rynek. Le Pen dostaje więcej głosów w pierwszej turze, patrzę na euro, stoi w miejscu, albo zaczyna rosnąć, nie mój scenariusz. Nie mój setup. Ale tam nie było. Nie. Nie, tu nie było stop lossa, tu był ruch był w jedną stronę. Ruch był w jedną stronę i od razu ja tu byłem na zielono. Ale gdyba nie, ale wie pan, to jest dla mnie, oczywiście ja mówię, jest ryzyko, bo ja też nie wiedziałem, do którego momentu oni tutaj dojdą. Czy zamykać tutaj, kiedy miałem jakieś chyba 15 czy 16 tysięcy, czy jeszcze poczekać. Scenariusz był prosty. Konserwatyści dostają mniej niż większość. Ale czy to będzie już wtedy, że laburzyści mają większość, czy nie, to już nie ma znaczenia, ponieważ konserwatyści jak stracą większość, to już zmienia zupełnie ich strukturę polityczną. Oni poszli do wyborów po to, żeby zdobyć więcej głosów, a teraz stracą większość, którą już mieli.
Czyli oni są przegranymi na pewno. To jest mój zysk na 9, bo Brexitu nie liczę, bo na Brexicie miałem GPW, tam tego tutaj nie sumuję. To jest 9 miesięcy. Ja od października z tego żyję, więc w listopadzie, że mi się zdarzył Trump, to po prostu dodało mi też skrzydeł do pracy w tym, żeby mieć... No i też przez Trumpa sobie odpuściłem grudzień. I teraz kolejne. Mamy w Norwegię, jeszcze nie sprawdzałem tego, to się przyznaję, że jeszcze nie sprawdzałem, jak wygląda u nich prawica. A Włochów nie robiłeś? Na Włochach jakoś tak nie byłem specjalnie przekonany. Były te wybory, tak wiem, były. Natomiast jakoś tak... Nie czułeś. Nie czułem po prostu tego, tych Włochów jakoś tak specjalnie. Gdzieś tam w ogóle umykały w mediach. Norwegia tak samo umknie w mediach. Natomiast jeżeli się w Norwegii dzieje to samo, co w Szwecji media donoszą, że się dzieje, a może się dziać, bo u nich też jest dużo imigrantów, to prawica może dostać nagle niespodziewanie dużo głosów i może być reakcja na koronie. Tutaj nie ma co patrzeć na złoto, bo ewentualnie może troszkę na skutek korony ropa się odbić, ale wątpię. Niemcy raczej nie mają szansy, prawicowcy, specjalnie. Niemcy są stabilni z tego względu, że to oni trzęsą Unią i jakakolwiek rozwalanie Unii to jest zabijanie kury znoszącej złote jajka. Typowe te najwyżej wrócą do tradycji brunatnych koszul, jakichś nocy kryształowych i sobie z imigrantami poradzą w ten sposób. Prawicowcy, natomiast nie sądzę, żeby oni tutaj mieli. Natomiast no, jest ta sytuacja, trzeba obserwować, bo odbicie na euro, jak i mniej lub więcej głosów dla socjaldemokratów się odbije na euro. Na ile mocno? Nie wiem, bo nie wiem, ile głosów dostaną. Ale jakieś, jeżeli nie będzie... Będzie spora różnica od sondaży do faktycznego wyniku, plus minus 5% wystarczy. 5% różnicy w sondażach od wyniku finalnego już wywoła ruch. Bo już będzie to sytuacja, która jest której rynek nie zajął pozycji. Rynek się wkupuje, co było widać przed Macronem. Rynek się wkupuje w sondaż. Jeżeli ten sondaż jest oczywiście jednoznaczny, tak? Ale nawet mimo Brexitu, przy Brexicie też mieliśmy nie mieliśmy takiego jednoznacznego sondażu, ale jednak zaufali mu, że ten 1% tam był różnicy przecież, czy 2. 49 do 51 było. I się okazało, że jest odwrotnie. Tak było w sondażach przed Brexitem. Wyniki się okazały odwrotne niż sondaże. I to już wystarczyło, że rynek się wtedy wkupił w to, że nie będzie Brexitu. A jednak się okazało, że niespodzianka i to była różnica 2 punktów procentowych, a przy 5 w Niemczech? Ja nie mówię o 2, bo 2 to jest błąd statystyczny. Ale 5? Już możemy mieć reakcję na euro i też bardzo błyskawiczną. I Czesi, którzy zaczynają maraton wyborczy, oni przez najbliższe 10 czy 11 lat będą mieli co roku wybory. Parlamentarne, prezydenckie, samorządowe przez 10 lat co roku. Ponieważ w kwietniu doszło do uwolnienia kursu korony czeskiej, też fajnie to było widać na wykresie w pewnym momencie, bardzo umocnienie. Może być fajny ruch, ale on będzie bardzo krótkotrwały, ponieważ czeski bank narodowy będzie interweniował. Więc jeżeli będzie ruch na czeskiej koronie, jeżeli gdzieś tam też jakaś niespodzianka będzie w stosunku do sondaży, nie mam pojęcia, ale na czeskiej koronie może się pojawić ruch, aczkolwiek będzie on bardzo, bardzo krótkotrwały, bo czeski bank narodowy, z tego co ja czytałem, to będzie starał się trzymać koronę czeską pomiędzy 25 a 28. koron do euro. Od kwietnia są uwolnieni i korona się umocniła tam z 27 na 25,5 momentalnie. Więc no, nie jest to może jakiś specjalnie potężny ruch, jak na przykład tutaj te 200 pipsów na funcie do jena, ale z drugiej strony też jest to może być jakaś okazja, aczkolwiek mówię, będzie bardzo krótkotrwały, bo czeski bank narodowy nie trzyma sztywnego kursu od kwietnia, ale będzie interweniował, jeżeli będzie trzeba. A w takiej sytuacji będzie trzeba, jeżeli gdzieś tutaj ten kurs się zmieni. Jakieś pytania?